Tajlandia to kraj, do którego zawsze będzie chciało się wrócić. To państwo wprost urzeka niesamowitym pięknem przyrody i pięknymi plażami, które są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Sam byłem w Tajlandii wiele razy i kiedy tylko wyjeżdżam z tego urokliwego kraju, zawsze obiecuję sobie, że tu znów kiedyś powrócę. Tajlandia to nie tylko niezwykle bujna przyroda, starożytne świątynie i rajskie plaże idealnie nadające się na pełen relaks, ale to także słynne na cały świat masaże, wyśmienite, unikalne jedzenie i niezwykle mili ludzie. W dzisiejszym odcinku odwiedzą urokliwe Krabi, a także udają się na znaną, pełną atrakcji wyspę Phuket. Opuszczam na promie piękne wyspy Phi Phi i płynę w kierunku Krabi. Z Krabi biorę łódkę na jedną z pobliskich wysp, gdzie zwykle turyści udają się na błogi relaks na plaży. Jestem na Krabi, na wyspie Koh Rayleigh. Można tu dopłynąć, biorąc jedną z tych łódek tutaj. Koszt to jest jakieś 200 batów. Dwie strony. Jest naprawdę przyjemnie, pięknie. Mamy skały na wodzie, proszę. Phuket to jedna z najlepszych opcji, jeśli chcemy się zatrzymać w jednym miejscu i pozwiedzać najpiękniejsze miejsca Tajlandii. To stąd możemy wykupić jednodniowe wycieczki do wielu wspaniałych miejsc, takich jak na przykład wyspa Jamesa Bonda czy wyspy Phi Phi. Hej, 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 pozdrawiam z mojego ulubionego Phuketu, Patongu. Dokładnie rzecz ujmując, z targu, mojego ulubionego targu. Proszę bardzo, tutaj się robi słynnego Pad Thaia. Ta czerwona ryba jest przepyszna, moja ulubiona. Możemy tu dostać wszystko. To jest właśnie ta czerwona ryba. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. Słynny targ na Phukecie, takich targów na Phukecie jest kilka. Ten jest jeden z lepszych. Tutaj możemy kupić wycieczki. Phuket to jest super baza wypadowa. Możemy się stąd dostać na wyspę Phi Phi, na Krabi i do wielu, wielu, wielu innych ciekawych miejsc. Salony masażu są czynne do 12 w nocy, czasami nawet do 1, gdzie na przykład w Koh Tao już o 11 w nocy są zamknięte. Phuket tętni życiem. Dyskoteki otwarte do 6 rano. Salony masażu. How much is for a half an hour foot massage? How much is it? How much? 200. For an hour. And, yeah. Thank you. Także tak to wygląda, salony masażu są czynne.
do późnych godzin nocnych. Pełno jest tutaj sklepów 7-Eleven, gdzie możemy kupić wszystko. Charakterystyczne. Przejść przez ulicę to jest tu nie lada wyczyn. Na Phukecie jest też wiele zakładów krawieckich, gdzie możemy sobie uszyć wspaniałe kreacje w bardzo dobrej cenie. Jesteśmy w zakładzie krawieckim mojego krawca, u którego szyję już sobie ubrania od 5 lat. Szył dla księcia Danii, także tutaj widzicie. Is the Prince of Denmark, yeah? Yes, please have that. Bardzo dobry krawiec, ma swój zakład na obrzeżach obrzeżach Phuketu, na Patongu właściwie. Przejął od jego wujka, kiedyś szyłem u jego wujka, jakieś zaczęło się to 6 lat temu. Teraz on szyje i właśnie zawsze sobie u niego szyję jakieś ubrania. To jest fajna sprawa, możecie sobie tu uszyć garnitury dla kobiet, garsonki, kostiumy na miarę i są 3 razy, 4 razy tańsze jak w Europie, jak w Polsce, jak w Anglii, także super, super, super sprawa. Wszystko jest robione na miarę, z dobrego materiału i dużo, dużo taniej, także serdecznie polecam. So, you're recommending, yeah? Your, yes. Your place, yeah? Yes. You Polish people, yeah, coming? Yes. Yeah, come. So, przyjeżdżajcie tutaj właśnie do niego. Can you say the name again, please? Ram Taylor House. Ram Taylor House. And where is exactly? In location is in Kamala, near Kamala Beach, 5-star hotel inside Thawur Beach Village. No właśnie, w 5-gwiazdkowym hotelu się znajduje ten zakład krawiecki, jest naprawdę godny polecenia. Ja właśnie sobie teraz będę brał przymiarki na koszulę. Spodnie już miałem uszyte, tylko sobie kopię zrobię po prostu. Może też mam fajną metkę firmową wsadzić, to nie ma problemu. Także polecam. Polecam serdecznie, super zakład krawiecki, szyję tutaj swoje ubrania od lat. Naprawdę, naprawdę wspaniała sprawa.